Teneryfa to największa i najludniejsza, a do tego nasza ulubiona wyspa archipelagu Wysp Kanaryjskich. Chociaż byliśmy na czterech z nich, na Teneryfę lataliśmy aż 3 razy. Każda z Wysp Kanaryjskich jest na swój sposób wspaniała, jednak to Teneryfa skradła nasze serca. Może to być zasługą tego, że jest tak różnorodna, iż można ją wręcz nazwać kontynentem w pigułce. A może to zasługa jej centralnego punktu, którym jest najwyższy szczyt Hiszpanii, czyli wulkan Teide. W tym filmie chcemy Wam pokazać, za co my pokochaliśmy Teneryfę i co naszym zdaniem warto na niej zobaczyć. Zapraszamy do oglądania! Tak jak wspomniałem na początku, Teneryfa jest niesamowicie różnorodna przyrodniczo i krajobrazowo. Mimo stosunkowo niewielkiej powierzchni, wyspa oferuje szeroką gamę krajobrazów, które mogą przypominać różne kontynenty. Są tu góry, wulkan Teide, najwyższy szczyt Hiszpanii, czy góry Anaga oraz góry Teno. Są tu pustynie. Wokół Teide znajdują się obszary o charakterze półpustynnym, z wulkanicznymi formacjami skalnymi, co może przypominać pustynne krajobrazy. Są tu tropikalne lasy. W północnej części wyspy, w regionie Anaga, znajdują się bujne lasy laurowe przypominające tropikalne dżungle. Są tu piękne plaże. Wybrzeża oferują różnorodne plaże od złocistych po czarne wulkaniczne, a otaczający Atlantyk nadaje klimat morski podobny do wielu nadbrzeżnych regionów świata. Dzięki takiej różnorodności, odwiedzając różne części wyspy, można doświadczyć klimatycznych i krajobrazowych przejść przypominających podróż przez różne strefy geograficzne świata. Teneryfa cieszy się łagodnym klimatem przez cały rok z temperaturami w granicach 20-30 stopni. Bywa nazywana wyspą wiecznej wiosny, a różnorodne mikroklimaty powodują, że pogoda w różnych jej częściach może się znacząco różnić. Wyspa jest podzielona na 2 główne regiony klimatyczne. Północ jest bardziej zielona i wilgotna, co wynika z pasatów przynoszących wilgoć. Południe wyspy jest bardziej suche i słoneczne, dzięki czemu jest popularnym miejscem turystycznym przez cały rok. Jeśli jesteście ciekawi podziału Teneryfy nie tylko ze względu na klimat, to zapraszamy na nasz film poświęcony właśnie różnicom między północą a południem wyspy. Link do niego powinien właśnie wyświetlać się na ekranie. Teneryfa łączy w sobie piękno przyrody, bogatą kulturę i historię oraz idealne warunki do wypoczynku przez cały rok, co czyni ją wyjątkowym miejscem na mapie świata. Atrakcje turystyczne, które powinniście zobaczyć będąc na Teneryfie, zaczynamy od tej najważniejszej, czyli Parku Narodowego Teide, gdzie znajduje się wulkan o takiej właśnie nazwie. Park Narodowy Teide jest jednym z najważniejszych i najbardziej znanych parków narodowych w Hiszpanii. Położony w centralnej części Teneryfy, zajmuje powierzchnię około 190 km² i został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2007 roku. Jego główną atrakcją jest wulkan Teide, który jest najwyższym szczytem Hiszpanii, mając 3718 metrów nad poziomem morza oraz 3. co do wysokości wulkanem na świecie, licząc od podstawy na dnie oceanicznym. Ze względu na swoje unikalne warunki klimatyczne i wysokość, Park Narodowy Teide jest także miejscem badań astronomicznych, a jego czyste niebo przyciąga miłośników obserwacji gwiazd z całego świata. Tutejsze unikalne wulkaniczne krajobrazy były miejscem kręcenia wielu filmów, głównie ze względu na ich podobieństwo do obcych planet oraz surrealistycznych scenerii. Kręcono tu m.in. fragmenty takich filmów jak Gwiezdne Wojny, część 3, Zemsta Sithów, czy Tylko dla Twoich Oczu, czyli jeden z filmów z Jamesem Bondem. Na wulkan Teide polecamy wybrać się na pieszą wycieczkę, tak jak my to uczyniliśmy kilka lat temu. Jeśli jednak nie chcecie lub nie możecie wejść na szczyt o własnych siłach, to na wysokość około 3555 metrów można wjechać kolejką linową. Aby wejść na sam szczyt, czyli wysokość 3718 metrów, musicie najpierw zdobyć pozwolenie. Takie wejściówki są limitowane do 200 osób dziennie. Z tego powodu zazwyczaj należy je rezerwować nawet kilka miesięcy wcześniej. Choć Teide jest obecnie uznawany za uśpiony, wulkan pozostaje aktywny. Dla starożytnych mieszkańców Teneryfy, Guanczów, Teide był miejscem o dużym znaczeniu religijnym i mitologicznym. Wierzyli, że wulkan był domem złego demona o imieniu Guajota, który uwięził słońce w kraterze.
Według legendy bogowie wybawili słońce, a Teide symbolizuje triumf światła nad ciemnością. Teide to jedno z nielicznych miejsc w Hiszpanii, gdzie zimą można zobaczyć śnieg. Na szczycie często gromadzi się śnieg, tworząc kontrast z ciepłymi, słonecznymi plażami Teneryfy na dole, co daje wyspie niezwykłe zróżnicowanie klimatyczne. W przeszłości Teide był częścią znacznie większego superwulkanu. W wyniku ogromnej erupcji około 150 tysięcy lat temu doszło do zapadnięcia się jego części, co doprowadziło do powstania ogromnej kaldery Las Cañadas, na której obrzeżach dziś znajduje się współczesny Teide. Ze względu na swój surowy wulkaniczny krajobraz i podobieństwo do powierzchni Marsa, teren wokół Teide jest często wykorzystywany przez naukowców do testowania łazików i sprzętu kosmicznego, które później są wysyłane na czerwoną planetę. Gosia właśnie zdobyła Pico del Teide. Panorama z najwyższego szczytu krateru, czy najwyższego punktu krateru. Tam cały czas widać Gran Canaria. Kolejną atrakcją pozostajemy nadal w Parku Narodowym Teide. Jeśli jesteście fanami górskich wycieczek, polecamy wybrać się również na trekking na pobliski szczyt o nazwie Pico Viejo, o wysokości 3135 metrów nad poziomem morza. Jest on drugim najwyższym szczytem Teneryfy i jednocześnie całej Hiszpanii. Jego wierzchołek jest łatwo widoczny z okolic Teide, a obie góry tworzą spektakularny wulkaniczny krajobraz. Pico Viejo to tak naprawdę krater o imponującej średnicy około 720 metrów, co czyni go jednym z największych kraterów wulkanicznych na Teneryfie. Ostatnia erupcja Pico Viejo miała miejsce w 1798 roku, kiedy z krateru wypłynęła ogromna ilość lawy, tworząc tak zwane Las Narices del Teide, czyli po polsku Nosy Teide. Są to liczne otwory wulkaniczne na zboczach. Była to jedna z najdłuższych erupcji na wyspie, trwająca niemal 3 miesiące. Ze szczytu Pico Viejo rozciąga się niesamowity widok nie tylko na wulkan Teide, ale także na Ocean Atlantycki oraz sąsiednie wyspy archipelagu Wysp Kanaryjskich, takie jak La Gomera, El Hierro i La Palma. W pogodny dzień krajobraz jest oszałamiający. Wulkaniczna aktywność Pico Viejo pozostawiła na wyspie różnorodne formy lawy, w tym lawę bazaltową i andezytową. Kolory wokół krateru i na okolicznych polach lawowych są niezwykle różnorodne, od czarnych i szarych po czerwonawe i pomarańczowe odcienie, dzięki czemu teren ten jest niesamowicie malowniczy. Po tak wyczerpujących górskich wędrówkach należy Wam się chwila relaksu, więc omówmy plaże, na jakich możecie się relaksować na wyspie. Teneryfa oferuje zarówno sztuczne plaże z pięknym złotym piaskiem, który został nawieziony z Sahary, jak i czarne, wulkaniczne, naturalne plaże. Jeśli chodzi o plaże z żółtym piaskiem, to najważniejszą z nich jest bez wątpienia plaża Las Teresitas, uważana przez wielu za najpiękniejszą plażę na Teneryfie. Znajduje się ona na wschodzie wyspy w okolicach stolicy, czyli Santa Cruz, i otoczona jest malowniczymi wzgórzami. Plaża Las Teresitas jest popularnym miejscem wśród rodzin z dziećmi oraz tych, którzy szukają relaksu w pięknych okolicznościach przyrody. Cała szerokość plaży jest odgrodzona falochronem od otwartego oceanu, więc nie grożą nam tu wysokie fale. Z informacji praktycznych. Plaża jest bardzo popularna, a liczba miejsc parkingowych bardzo ograniczona, także radzimy przyjechać na plażę z samego rana lub skorzystać z autobusu. Inne piękne plaże ze złotym piaskiem znajdują się m.in. w południowych kurortach wyspy, takich jak Playa de las Americas, Los Cristianos czy Costa Adeje. Jeśli nastawiacie się głównie na plażowanie, to polecamy zatrzymać się w tych okolicach, ponieważ oferują mnóstwo hoteli i świetną infrastrukturę turystyczną.
Znajdziecie tu takie plaże jak Playa de las Vistas, Playa del Camisón. Czy kierując się dalej odrobinę w stronę północną, czyli w stronę Costa Adeje, plaże z piaskiem wpadającym już bardziej w kolor szary. Playa de las Americas, Playa de Troya. Czy Playa de El Bobo. Jeśli chodzi o czarne wulkaniczne plaże, to znajdziecie je głównie na północy wyspy, choć i na południu można je spotkać, jak na przykład plaże El Medano. Jeśli chodzi o wulkaniczne plaże na północy, to najbardziej znanymi są Playa Jardin, ta znajdująca się w Puerto de la Cruz plaża została zaprojektowana przez znanego kanaryjskiego architekta Cezara Manrique i oferuje świetną infrastrukturę turystyczną i przepiękne ogrody wokół. Oraz plaża El Boyuyo, która jest dużo bardziej dzika. Sam dojazd do niej jest przygodą, ponieważ prowadzi przez bardzo wąskie uliczki nad przepaścią, na których samochody jadące naprzeciw siebie nie mogą się minąć. Także jest to gra nerwów i tylko wyczekiwanie, kiedy dojedzie się do kolejnego zakrętu, gdzie jest trochę więcej miejsca i dwa samochody dadzą radę się wyminąć. Z tego względu polecamy wybrać się na nią pieszym szlakiem z pobliskiego Puerto de la Cruz. Teneryfa oferuje również ciekawe miasta i miasteczka. Z większych miast polecamy poświęcić trochę czasu na zwiedzenie Puerto de la Cruz oraz stolicę wyspy, czyli Santa Cruz de Tenerife. W Puerto de la Cruz znajdziecie ogrody botaniczne, niewielkie czarne plaże, takie jak Playa de Martianes, Playa de la Barranquera oraz Playa del Muelle, a także dużą wspomnianą już wcześniej Playa Jardin. Puerto de la Cruz znajduje się także Loro Park, światowej sławy park zoologiczny i oceanarium. Lago Martianes, czyli park wodny zaprojektowany przez Cezara Manrique. Czy Tahoro Park, położony przepięknie na zboczu wzgórza. Możecie również zagubić się w klimatycznych uliczkach lub zrelaksować na urokliwych placach. Jeśli chcecie zobaczyć wszystkie najważniejsze atrakcje Puerto de la Cruz, to zapraszamy na nasz film poświęcony temu miastu. W Santa Cruz polecamy zwiedzić położony na wzgórzu ogród botaniczny Palmetum, w którym znajdziecie ponad 400 gatunków palm i 2000 gatunków roślin w ogóle. Również w tym mieście znajduje się park wodny zaprojektowany przez Cezara Manrique o nazwie Parque Maritimo Cezar Manrique. Zaraz obok niego znajduje się najbardziej charakterystyczny budynek na Teneryfie, czyli Auditorio de Tenerife. Możecie zrobić zakupy na zabytkowym targu La Recova oraz odpocząć na Plaza de España. Jeśli chcecie zobaczyć wszystkie najważniejsze atrakcje Santa Cruz, to zapraszamy na nasz film poświęcony temu miastu. Jeśli preferujecie mniejsze miasteczka, to proponujemy zajrzeć do La Orotava. Jest to urokliwe miasteczko położone na północy Teneryfy, na zboczach masywu Teide. Słynie z kolonialnej architektury, w tym pięknych, tradycyjnych budynków z drewnianymi balkonami. W centrum miasta znajduje się wiele historycznych kościołów i zabytków, a także ogrody botaniczne. La Orotava jest znane z obchodów Święta Bożego Ciała, podczas których mieszkańcy tworzą spektakularne dywany kwiatowe na ulicach. Jest to także brama do Parku Narodowego Teide. Kolejnym miasteczkiem wartym odwiedzenia jest Garachico. To malownicze miasteczko położone na północnym wybrzeżu Teneryfy, znane ze swojej dramatycznej historii związanej z wybuchem wulkanu w 1706 roku, który zniszczył port. Dziś słynie z naturalnych basenów lawowych, które przyciągają turystów do kąpieli w wodach oceanu. W miasteczku znajduje się wiele zabytków, takich jak Castillo de San Miguel oraz stare kościoły i klasztory, które przypominają o jego bogatej historii. Garachico zachowało swój autentyczny kolonialny charakter, jest cenione za spokojną atmosferę oraz urokliwe uliczki.
Będąc nadal na północy, warto na pewno zwiedzić San Cristobal de la Laguna. La Laguna, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, to dawna stolica Teneryfy. Jest uważana za kulturalną i duchową stolicę wyspy, z bogatą kolonialną architekturą oraz siecią ulic, która posłużyła jako wzór dla wielu miast w Ameryce Łacińskiej. Miasto jest znane z pięknych kościołów, takich jak Katedra La Laguna oraz licznych zabytkowych budynków, w tym dawnych pałaców i klasztorów. La Laguna to także ważny ośrodek edukacyjny z jednym z najstarszych uniwersytetów na Wyspach Kanaryjskich. Jego tętniące życiem centrum przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów licznymi kawiarniami, muzeami i galeriami sztuki. Jeśli interesują Was wodne parki rozrywki, to również w tym temacie nie będziecie zawiedzeni. Kilka z nich wartych odwiedzenia to na pewno Siam Park. To jeden z największych i najbardziej znanych parków wodnych na świecie, często uznawany za najlepszy tego typu obiekt. Otwarty w 2008 roku, inspirowany jest kulturą Tajlandii, co widać w egzotycznej architekturze oraz nazwach atrakcji. Park oferuje liczne zjeżdżalnie i wodne atrakcje, w tym słynną wieżę Tower of Power, która zapewnia ekstremalne wrażenia. Dla rodzin i osób szukających relaksu dostępna jest także spokojna plaża oraz Lazy River, a także największa sztuczna fala na świecie, doskonała do surfingu. Siam Park przyciąga zarówno poszukiwaczy adrenaliny, jak i tych, którzy chcą odpocząć w tropikalnym otoczeniu. Parque Marítimo Cesar Manrique nie oferuje aż tak ekstremalnych wrażeń, ale zdecydowanie warto go odwiedzić. To kompleks rekreacyjny zaprojektowany przez słynnego kanaryjskiego artystę i architekta Cesara Manrique. Park, rozciągający się na powierzchni około 22 tysięcy metrów kwadratowych, znajduje się tuż nad brzegiem oceanu, oferując spektakularne widoki na morze, pobliskie Auditorio de Tenerife oraz wzgórze z Palmetum. Charakterystyczną cechą tego miejsca są baseny z wodą morską otoczone bujną roślinnością, sztucznymi wodospadami oraz skałami wulkanicznymi, co nadaje mu wyjątkowy klimat. Manrique, znany z harmonijnego łączenia natury z architekturą, zadbał o to, aby projekt idealnie współgrał z otaczającym krajobrazem. Park oferuje szeroką gamę udogodnień, w tym restauracje, bary oraz strefy relaksu z leżakami i parasolami. Lago Martianes to wyjątkowy kompleks basenów i lagun, również zaprojektowany przez Cesara Manrique. Ten otwarty w 1977 roku niezwykły projekt łączy elementy natury z architekturą, tworząc wyjątkowe miejsce do wypoczynku i relaksu. Kompleks składa się z kilku lagun i basenów, które są połączone ze sobą. Woda w basenach jest słona, co sprawia, że miejsce to ma charakter naturalny. Architektura jest inspirowana krajobrazem wyspy z elementami wulkanicznymi, skalistymi wybrzeżami i tropikalną roślinnością. Wokoło lagun znajdują się pięknie zaprojektowane ogrody, w których rosną egzotyczne rośliny, palmy i kaktusy. Cały kompleks otoczony jest zielenią, co tworzy relaksującą atmosferę. W obiekcie znajdują się różne baseny o różnych głębokościach i rozmiarach, które są idealne dla osób w każdym wieku. Baseny oferują atrakcje zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, co czyni je popularnym miejscem dla rodzin. W Lago Martianes znajdują się także kawiarnie i restauracje. Wróćmy jeszcze do atrakcji przyrodniczych, bo szczerze mówiąc, to nimi Teneryfa skradła nasze serca. Będąc na północy, możecie wybrać się na wschód, w góry Anaga. Góry Anaga to jedno z najbardziej malowniczych i zróżnicowanych krajobrazowo miejsc na wyspie, stanowiące idealną destynację dla miłośników przyrody i pieszych wędrówek. Pasmo Anaga zajmuje północno-wschodni kraniec Teneryfy i jest jednym z najstarszych geologicznie obszarów wyspy, ukształtowanym przez wulkaniczne procesy miliony lat temu. Charakterystyczne dla tego regionu są strome zielone zbocza, głębokie wąwozy oraz dzikie klifowe wybrzeża, które tworzą zapierające dech w piersiach widoki. Dla turystów pieszych Anaga oferuje wiele dobrze oznakowanych szlaków trekkingowych o różnym stopniu trudności, które prowadzą przez lasy, wąwozy, górskie przełęcze i nadmorskie klify. Wędrówki te nagradzają wędrowców niesamowitymi widokami na ocean, surowe krajobrazy i bujną roślinność.
Oprócz piękna przyrody, można tu także odkryć wiele jaskiń, które dawniej były zamieszkane przez rdzennych mieszkańców wyspy, Guanczów. Jednym z najbardziej wyjątkowych elementów Anagi jest jej las laurowy, znany jako Laury Silva. Relikt pradawnych lasów subtropikalnych, które pokrywały większą część basenu Morza Śródziemnego miliony lat temu. Dziś ten unikalny ekosystem jest wpisany na listę rezerwatów biosfery UNESCO, co podkreśla jego ogromne znaczenie ekologiczne. W lasach laurowych żyje wiele endemicznych gatunków roślin i zwierząt, co czyni Anagę rajem dla botanistów i miłośników dzikiej przyrody. Na północy, ale tym razem po zachodniej stronie wyspy, również znajdziecie góry. Tym razem są to góry Teno. To jeden z najstarszych i najbardziej malowniczych obszarów na wyspie, który przyciąga miłośników natury, trekkingu oraz tradycyjnej kultury Kanarów. Powstałe miliony lat temu w wyniku aktywności wulkanicznej, Teno oferują spektakularne krajobrazy, które obejmują strome klify, głębokie wąwozy, doliny i dzikie wybrzeża. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tych gór są słynne klify Los Gigantes, które pionowo opadają do oceanu, osiągając wysokość nawet 600 metrów, co czyni je jednym z najbardziej imponujących punktów widokowych na wyspie. Region Teno jest również domem dla bogatej fauny i flory z wieloma endemicznymi gatunkami roślin i zwierząt. Podobnie jak w górach Anaga, lasy laurowe są tu częścią unikalnego ekosystemu, choć w mniejszym stopniu. Jednak Teno wyróżniają się również roślinnością bardziej sucholubną, taką jak kaktusy i inne sukulenty, szczególnie na południowych stokach. Dzięki temu góry Teno prezentują zróżnicowane krajobrazy, które zmieniają się w zależności od wysokości i ekspozycji na wiatr i słońce. Oprócz naturalnych walorów przyrodniczych, Teno oferują wiele szlaków turystycznych, które prowadzą przez najbardziej widowiskowe zakątki regionu. Jednym z najpopularniejszych jest szlak prowadzący do wioski Maska, położonej w malowniczej dolinie, która uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc na Teneryfie. Sama wioska to dawna osada piratów, ukryta wśród gór i dostępna dawniej tylko pieszo. Rozpoczyna się tu jeden z najpopularniejszych na wyspie szlaków turystycznych prowadzący z wioski Maska przez wąwóz o tej samej nazwie. Prowadzi on przez dzikie, skaliste tereny, aż do wybrzeża Oceanu Atlantyckiego. Trasa, licząca około 5 km, wiedzie przez wąskie przejścia między wysokimi ścianami klifów, oferując zapierające dech w piersiach widoki. Szlak jest uważany za wymagający ze względu na nierówne podłoże i znaczne różnice wysokości, ale nagradza turystów niesamowitymi wrażeniami oraz pięknem dziewiczego krajobrazu. Na końcu wędrówki znajduje się niewielka ukryta plaża, skąd możecie wrócić łodzią do pobliskiego portu w Los Gigantes, co czyni całą wyprawę jeszcze bardziej atrakcyjną. Wąwóz Maska to obowiązkowy punkt na mapie miłośników pieszych wycieczek, łączący oszałamiające krajobrazy z autentycznym doświadczeniem natury Teneryfy. Wspomniane już przeze mnie klify Los Gigantes należą do południowego krańca gór Teno. To imponujące formacje skalne na zachodnim wybrzeżu Teneryfy, które wznoszą się pionowo z oceanu na wysokość od 300 do nawet 600 metrów. Te majestatyczne klify, znane lokalnie jako Acantilados de los Gigantes, są jedną z największych naturalnych atrakcji wyspy. Wyrzeźbione przez erozję wulkaniczną stanowią zdumiewający widok zarówno z lądu, jak i z morza. W okolicznych wodach można często spotkać delfiny i wieloryby, co czyni ten region popularnym miejscem do organizowania rejsów turystycznych. U stóp klifów znajduje się małe miasteczko, nazywające się również Los Gigantes, oferujące piękne widoki, restauracje oraz plaże z ciemnym, wulkanicznym piaskiem. Los Gigantes to symbol surowej, dzikiej natury Teneryfy i jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc na wyspie. Mamy nadzieję, że ten film Wam się podobał i zachęcił Was do odwiedzenia Teneryfy.
Jeśli tak, to nie zapomnij zasubskrybować kanału, zostawić łapki w górę i napisać komentarza. Bardzo nas to motywuje, żeby robić jeszcze lepsze filmy. My na Teneryfę na pewno jeszcze nieraz wrócimy, bo jest to nasza ulubiona z Wysp Kanaryjskich i jeszcze nie odkryliśmy wszystkich atrakcji, jakie ona oferuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!